Nazywam się Miłosz i mam 12 lat. A to jest konkurs, a to jest moc na konkurs Kobikowskiego 2016, który odbywa się w październiku. Na początku tutaj jest czołg T-34-85, Rudy 102. Tutaj są żołnierze Armii Czerwonej oraz żołnierze Ludowego Wojska Polskiego i załoga czołgu Rudy. Tutaj jest Gustlik z karabinem maszynowym DP-28, Grigori z pistoletem maszynowym PPS ZU-41 i Olgierd. Tutaj mamy armatę, którą trochę przerobiłem. Jest to 36. Tutaj mamy zrzucone niemieckie sztandary. Tutaj mamy niemiecki motocykl. Karabin na trójnogu. Karabin NG-34 na dwójnogu. Tutaj są niemieckich żołnierzy. Tutaj jest żołnierz rosyjski, prowadzi Niemców do niewoli. Tutaj mamy budynek, który jest bardzo fajnie wykonany, jest on z bitwy o Berlin. Tutaj mamy żołnierza Ludowego Wojska Polskiego, który prowadzi oficera niemieckiego do niewoli. Tutaj ten czołg przesunę. Tutaj mamy taki budynek, w którym znajduje się MP-40. I takie są płomienie. I tu są płomienie. Tutaj zaś do góry znajduje się niemiecki gołębiarz w kapeluszu. Tutaj jest taka porzucona torebka. Zaś na bramie, brandenburskiej, znajdują się dwie flagi. Flaga rosyjska, a także... Tutaj znajduje się rosyjski generał Szarik, za ręce 9, żołnierz N-1, i obydwie figurki strzelają z tych pistoletów, i żołnierz Ludowego Wojska Polskiego. Myślę, że ta makieta... Krótką notatkę. Walki na dobre przeniosły się w granicę III Rzeszy. I w końcu tak, że Niemcy na własnej skórze odczuli jej skutki i okrucieństwa. Więc pozdrawiam Kobikowskiego. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.